Pokémony. Dla wielu przyjemna bajeczka dla dzieci, w której to 10-letni chłopiec wybiera się w cudowną podróż wraz z uroczymi stworkami, by zostać mistrzem Pokémon. Czy jednak naprawdę tak jest? W dzisiejszym materiale wrócimy do czasów, w którym to twórcy Pokémonów nie bali się podchodzić do bardziej kontrowersyjnych tematów, a właśnie takim tematem był hazard. Strzelcie lajka, jeśli materiał Wam się spodoba i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, by nie przegapić innych moich materiałów. Teraz natomiast już zaczynajmy. Już w pierwszych grach Pokémon z konsoli Game Boy mogliśmy zagościć w mieście Celadon w regionie Kanto. Tam też znajdował się Game Corner, czyli kącik gier, który równie dobrze możemy nazwać po prostu kasynem. Miejsce to oferowało nam minigierkę, w której mogliśmy wygrać monety, które następnie można było wykorzystać do zakupu określonych ciosów, a nawet Pokémonów. No i tutaj już pewnie niektórym zapala się czerwona lampka, no bo zaraz. Pokémonów? Nie przesłyszeliście się. Jeśli mieliście przysłowiowe szczęście w kartach, mogliście zgarnąć rzadkie okazy Pokémonów, takich jak chociażby Scyther czy Pinsir, i były to Pokémony, które występowały w strefie Safari. I właśnie ta strefa Safari powinna wzbudzić Wasz największy niepokój. Osoby, które oglądały anime, pamiętają pewnie, jak oficer Jenny chciała aresztować Asha za próbę złapania tam Pokémona. Miejsce to w końcu miało być swoistym rezerwatem dla Pokémonów, a osoby, które łapały tam Pokémony, uważane były za kłusowników. Co więcej, w pierwszych grach Pokémon, czyli Red i Blue, kasyno było jedynym miejscem, w którym można było spotkać niespotykane nigdzie indziej Pokémony, takie jak chociażby Porygon czy Dratini. Można więc powiedzieć, że tak właściwie twórcy Pokémon zachęcali młodych graczy do korzystania z gier hazardowych, żeby, jak to mówi motto Pokémonów, złapać je wszystkie. Warto też zauważyć, że mimo tego, że gra w kasynie dawała większą szansę na zdobycie żetonów, to jednak nie była ona konieczna do zdobycia ich. Można było też bowiem wymieniać zarobione w walkach pokedolary właśnie na żetony. Co prawda było to dość niekorzystne, jeżeli chodzi o niezbyt przychylny przelicznik, aczkolwiek w ten sposób mogliśmy zrezygnować z naprawdę czasochłonnego zajęcia, no i dalszego wpadania w nauk. W grach z pierwszej generacji mogliśmy zagrać w najpopularniejszą grę hazardową, którą oczywiście jest Jednoręki Bandyta. W momencie trafienia trzech tych samych znaków otrzymywaliśmy sporą ilość monet. Liczba zdobytych monet była też zależna od znaczków, które trafiliśmy. Przy trafieniu trzech siódemek nagroda była najwyższa. No ale dobra. Tak właściwie bardzo demonizuję te kasyna, ale czy aby na pewno słusznie? Otóż myślę, że nie. W pierwszej generacji zostało to bowiem naprawdę fajnie przemyślane. Dowiadujemy się bowiem, że kasyno to tak właściwie tylko przykrywka dla działań zespołu R, czyli złej organizacji, która dąży do dominacji na świecie i zdobycia jak największej ilości hajsów. Stąd też chyba nie powinny dziwić nagrody w postaci naprawdę rzadkich do zdobycia Pokémonów. Zespół R najpierw nielegalnie łapał te Pokémony, a następnie umożliwiał ich zakup za żetony. Taki Porygon na przykład w Pokémon Red kosztował aż 9999 żetonów. W przeliczeniu więc na pokedolary jego cena wynosiła około 200 tysięcy. Nie muszę więc chyba mówić, że Game Corner to tak właściwie była idealnie działająca pralnia brudnych pieniędzy. Swoją drogą dość aktualny obecnie problem w środowisku YouTube'owym, gdzie albo dowiadujemy się o przekrętach związanych z wyłudzaniem podatku VAT, albo o niezliczonej ilości wirtualnych kasyn, które żerują na najmłodszych. Zapewne władze w mieście Celadon nie widziały w tym najmniejszych problemów, tak długo jak zespół R oddawał im należyty procent udziałów. Dobrze, że w grach zjawia się ten 10-letni bohater, który niszczy ten nikczemny proceder. Przejdźmy teraz do drugiej generacji gier. W regionie Johto, w największym mieście, czyli Goldenrod, również znajdował się Game Corner. Doszło do pewnej zmiany, bo oprócz Jednorękiego Bandyty mogliśmy zagrać również w grę polegającą na odwróceniu karty. Musieliśmy w niej decydować nie tylko, jaki Pokémon znajduje się pod określoną kartą, ale dodatkowo jaki numer ta karta posiada. Pewne zmiany zostały też wprowadzone w Jednorękim Bandycie. Teraz mogło dojść do spadnięcia na trzecią rolkę kilku golemów, które zmieniały ostateczny wynik. Ponoć była też wyjątkowo rzadka szansa na to, że pojawi się Chansey i za pomocą jajka zmieni ostatni wynik na siódemkę, jeśli w dwóch poprzednich te siódemki się znajdowały. Przyznam jednak szczerze, że nigdy mnie to nie spotkało, więc ciężko mi się ustosunkować do tego, czy to prawda. Dodatkowo istniały maszyny, które miały większą szansę na zdobycie korzystnych wyników. Co ciekawe jednak, są one dostępne jedynie we wczesnych godzinach porannych, między godziną 4 a 10.
późniejszych godzinach zajęte są przez NPC i nie mamy do nich dostępu. Zmianą w drugiej generacji jest to, że ani miasto w Goldenrod, ani w Celadon nie jest już kontrolowane przez zespół R. Mijają aż 3 lata od wydarzeń z gier z pierwszej generacji, zespół R został rozwiązany, a mimo wszystko jakimś sposobem te kasyna dalej działają i dalej oferują rzadkie okazy Pokémonów. Odzwierciedlenie możemy zobaczyć tak właściwie w realnym świecie, gdzie gdy jedna strona, która oferuje wirtualne kasyno, zostaje zamknięta, to na jej miejsce pojawia się kilka innych. Czas teraz na trzecią generację, czyli gry Pokémon Ruby, Sapphire oraz Emerald. Wciąż dostępny był jednoręki bandyta, natomiast gra z odwracaniem kart została zastąpiona ruletką. Choć w gruncie rzeczy ich działanie jest bardzo podobne. Trzeba po prostu obstawić pole z określonym Pokémonem, a następnie czekać, czy akurat będziemy mieć szczęście i piłeczka trafi właśnie w to pole. Ruletka jest zresztą jedną z najbardziej popularnych i charakterystycznych gier hazardowych, więc trudno się dziwić, że i ona zawitała w świecie Pokémonów. W regionie Hoenn kasyno po prostu jakoś sobie funkcjonuje i raczej nie możemy wiązać jego działania z działaniami jakiejś złej organizacji. Doszło też do pewnej zmiany, jeżeli chodzi o nagrody. Tutaj już właściciele nie oferują nagród w postaci kontrowersyjnych, jakby nie patrzeć, Pokémonów. Tym razem do zdobycia są tylko ciosy, których możemy nauczyć naszych Pokémonów oraz lalki Pokémonów, które możemy umieścić w tak zwanej sekretnej bazie. Można więc powiedzieć, że gry dalej działają uzależniająco, ale przynajmniej tym razem nie dochodzi do handlu żywym towarem. Przejdźmy teraz do czwartej generacji Pokémonów, która okazała się być ostatnią generacją, w której pojawiły się działające maszyny. Ponownie pojawia się tutaj jednoręki bandyta, tylko że działa troszkę inaczej niż do tej pory. Na górnym ekranie widzimy dobrze znane nam przeskakujące pola, w których musimy stworzyć określony wzór. Natomiast na dolnym ekranie mamy widok gór i księżyca. Jest szansa, że pojawi się tam Pokéball, z którego wyleci Clefairy. Gdy będzie on widoczny i uda nam się stworzyć wzór z siódemek albo ze znaków Teamu Galactic, zostaje aktywowany bonus. Zaczyna się wtedy dodatkowa zabawa, znana jako Simon Movie. Musimy zatrzymać ruch w rolce, na którą w danym momencie wskazuje Clefairy. Robimy tak, gdy księżyc jest biały. Jednak gdy zmienia się na czerwony, nie możemy słuchać się rozkazów Clefairy, bowiem gdy to zrobimy, bonus zostaje przerwany. Właśnie dzięki temu bonusowi możemy zdobyć znacznie większą ilość żetonów w porównaniu do poprzednich generacji. Teraz jednak przejdźmy do zakończenia tego niecnego procederu w grach Pokémon. Mechanika gier hazardowych została po raz pierwszy usunięta z wersji Diamond and Pearl, które wyszły na rynek gier Korei Południowej. Następnie przy okazji premiery Pokémon Platinum gry hazardowe zostały nie tylko usunięte z gier z Korei Południowej, ale również z tych, które trafiły na rynek europejski. Działało to na takiej zasadzie, że kasyno dalej znajdowało się w grze, były dostępne tam maszyny do grania, aczkolwiek nie mogliśmy z nich skorzystać. TM z ruchami dla naszych Pokémonów wciąż były dostępne do kupienia, jednak musieliśmy poświęcić zarobione w walkach Pokédolary, aby móc je zdobyć. Pamiętajmy też, że dziwnym trafem w trakcie gry w jednorękiego bandytę mogliśmy trafić znaczek Teamu Galactic, który dodatkowo dawał ukryty bonus. Daje to możliwość spekulacji nad tym, czy czasami Cyrus i jego poplecznicy nie korzystali właśnie z tego kasyna, żeby zdobyć fundusze na rozwój swej złej organizacji. Idąc tym tokiem myślenia, możemy nawet domniemywać, że być może werbowali nowych członków właśnie z ludzi, którzy byli uzależnieni i wisieli im dużo kasy. Jest to na pewno bardzo duża nadinterpretacja, no ale wiecie, w końcu to jest zła organizacja, a po nich wszystkiego można się spodziewać. Zostały nam jeszcze remake'i z drugiej generacji, czyli Pokémon HeartGold oraz SoulSilver. Tutaj doszło do ogromnej zmiany, ponieważ dwie wcześniej wspomniane gry hazardowe z regionu Johto zostały zastąpione tak zwanym Voltorb Flip. Gra w porównaniu do poprzednich wymaga więcej główkowania, jednak wciąż duży aspekt stanowi szczęście. Jednak mam wrażenie, że jest w niej już znacznie mniej przypadku, dlatego lepiej wpisywała się w nową politykę firmy Pokémon Company, która zaczęła odchodzić od hazardowych gierek. Jednak był pewien mały wyjątek. Japończycy w swym rodzimym kraju postanowili po raz ostatni już trzymać się tego, co było w oryginałach. Z tego powodu japońska wersja HeartGold i SoulSilver posiadała standardowe maszyny z jednorękim bandytą. Były one o tyle ciekawe, że oprócz standardowego trafienia trzech tych samych znaków, mieliśmy do czynienia ze Smirglem na górnym ekranie.
Gdy wylosowaliśmy dany wzór, on rysował go na płótnie. W przypadku trafienia trzech pokeboli lub trzech siódemek aktywowała się gra bonusowa. Polegała ona na przedstawieniu w trzech rzędach rysunku startera, którego w danej chwili rysował Smeargle. Choć wydawało się to proste, to jednak wymagało całkiem niezłego refleksu. Za każdym razem, gdy udało się wykonać to zadanie, to wpadała spora ilość żetonów i w szybki sposób można było zdobyć pokaźną sumkę. Heart Gold i Soul Silver różniły się tym od swoich poprzednich wersji, że tym razem nie można już było wymieniać zdobytych pokedolarów na żetony. Jeśli chcieliście więc rzadkie pokemony albo jakieś ciekawe TM-y, to trzeba było po prostu grać. No niestety marnując na to zapewne nawet czasami kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Od piątej generacji już nigdy nie uświadczyliśmy możliwości gry w kasynie. Jednak pojawiły się przecież remake'i, a więc jak tam wyglądała sytuacja? W remake'ach trzeciej generacji, czyli Alpha Sapphire i Omega Ruby, miasto Mobile zostało kompletnie zmienione w porównaniu do pierwowzoru. Przed jednym z zamkniętych stanowisk stoi facet, który mówi, iż musiał zamknąć swój biznes z powodów, którymi nie powinniśmy się interesować. Domyślać się możemy, że tam właśnie znajdował się Game Corner. W grach Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee wciąż znajduje się kasyno, ale nie powinno nikogo to dziwić. W końcu to dalej jest miejsce ważne fabularnie i znajduje się pod nim kryjówka zespołu R. Jednak mimo tego, że maszyny do gier się w nim znajdują, to nie mamy możliwości w nie zagrać. Co ciekawe, gdy klikniemy w nie, to pojawią się informacje, jakoby można było na nich grać w inne wersje gier Pokémon, jak choćby Pokena. W remake'ach z czwartej generacji, czyli Brilliant Diamond i Shining Pearl, kasyno zostało całkowicie zastąpione sklepem z ubraniami. Natomiast budynek, w którym można było wymieniać żetony na nagrody, stał się zwykłym magazynem. Na koniec wspomnę jeszcze, że te wszystkie zmiany związane z usunięciem kasyn miały zapewne związek z PEGI, czyli organizacją, która zajmuje się klasyfikacją gier komputerowych w Europie. To właśnie obecność kasyn podnosiła PEGI, a przecież twórcy Pokémonów chcieli się tego ustrzec, żeby nie stracić młodszej części graczy. Łatwo można zauważyć to w cyfrowych wersjach gier, które pojawiły się na 3DS-ie. Na te konsole zostały wydane wersje gier z pierwszej i drugiej generacji i to całkowicie niezmienione. Stąd też postanowiono podnieść na nich granicę wieku, w wyniku czego na pudełkach takich gier jak Pokémon Gold, Silver czy Crystal możecie zauważyć dwunastkę, która sugeruje, że gra jest dostępna tylko dla graczy od 12 roku życia. Śmieszne, co nie? To tyle jednak na dzisiaj. Dajcie znać, co wy myślicie o hazardzie w pokemonowym świecie. Jesteście jego przeciwnikami? Czy może brakuje wam tych dziesiątek godzin spędzonych w kąciku gier? Nie zapomnijcie zostawić lajka, jeśli materiał ten wam się spodobał, a ja zapraszam was do innych moich filmów. Na razie!